Mateusz, wspomniałeś o swojej siostrze, o Matyldzie. Ja swojego czasu z Matyldą chodziłam w ogóle na zajęcia dodatkowe i teraz się tak zastanawiam właściwie, co się z nią dzieje, bo ona się tak troszeczkę pojawiła, teraz znowu zniknęła. Mówisz, że ma menadżerkę, ale ona tak troszeczkę poszła chyba w innym kierunku, chociaż też artystycznym. To, że moja siostra nie jest w mainstreamie, nie oznacza, że jej nie ma. Trzeba troszkę bardziej pogrzebać i poszperać. Każda nisza dzisiaj ma mimo wszystko ogromną publiczność, tylko w ogóle nie zdajemy sobie z tego sprawy. Dzisiaj wolno wszystko. Moja siostra nie dość, że jest fantastyczną aktorką, to jeszcze okazało się, że genialnie śpiewa. Ma swoją kreskę, jeżeli chodzi o jej publikacje z dziedziny sztuki graficznej. Jestem pełen podziwu dla niej i dlatego, że to jej życie artystyczne rozgrywa się na jej własnych zasadach. Myślę, że w tych swoich wszystkich poczynaniach jest spełniona i na pewno jej bardzo kibicuję i trzymam kciuki za każdym razem, kiedy ma swój jakiś nowy pomysł.